Jesteśmy w Tomaszowie Mazowieckim, trwa akcja JST, czyli ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. To już jest druga tego typu akcja na torze długim. Pierwsza odbyła się w lecie również w Tomaszowie Mazowieckim. Aktualnie na zgrupowaniu przebywa 48 osób. Oczywiście to szkolenie prowadzimy równolegle na torze krótkim i Shortek swoje zgrupowanie zakończył 6 października w Sanoku. JST to jest takie zaplecze, bezpośrednie zaplecze kadry narodowej juniorów i liczymy na to, mamy nadzieję, że zawodnicy, którzy z tego projektu, który ten projekt zakończą, będą kontynuować swoją karierę właśnie w kadrze narodowej juniorów. Tutaj myślę, że warto dodać, że wcześniej w tym projekcie były zawodniczki kadry juniorów, które już w tym roku startowały na Mistrzostwach Świata. Była to Zofia Braun i Wiktoria Dąbrowska. Kolejne zgrupowania odbędą się w listopadzie również na torze długim w Tomaszowie Mazowieckim. A w grudniu odbędzie się ostatnie zgrupowanie short tracku. Projekt JST to nie tylko szkolenie, zgrupowania sportowe, ale również doszkalanie trenerów z różnymi specjalistami, dietetykami, psychologami, trenerami przygotowania motorycznego. To również doposażanie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy, ale również badania, które realizujemy z naszym partnerem RehaSport. Testy medyczne i treningi poza lodem też są oczywiście. Akurat w tym wypadku, teraz jak jesteśmy na tym zgrupowaniu, treningi mamy tylko na lodzie. Chcemy korzystać jak najwięcej z tego czasu, że mamy lód. Chcemy jak najwięcej tego czasu go po prostu spędzić na tym lodzie. Jak patrzymy na pewno na mistrzów, to tak jest taka chęć i motywacja do pracy, żeby faktycznie jeździć tak jak oni. Na pewno też w jakimś stopniu nas wspierają. Tak bardzo miło i fajnie popatrzeć, jak te efekty ciężkiej pracy później się przekładają na ich sukcesy i my też możemy jakby z tego skorzystać. Myślę, że te efekty tej ciężkiej pracy i ta możliwość tego zgrupowania i pewnie też jakieś pewnie będą też inne zgrupowania, myślę, że przełożą się na jakieś większe sukcesy i też będzie to jakaś motywacja do dalszego działania. Cały ten program jest przygotowany jak na najwyższym poziomie. Mamy zapewnione zakwaterowanie, mamy zapewnione posiłki, mamy zapewnione treningi pod okiem najlepszych trenerów w Polsce. Jestem bardzo wdzięczny, że zostałem wyróżniony i doceniony za moją pracę i trud włożony w ten sport. Obecnie na zgrupowaniu jesteśmy tydzień. Mam nadzieję, że na pewno jeszcze w przyszłości będę miał szansę wystąpić na takim zgrupowaniu. Nasze treningi to nie tylko łyżwiarstwo na lodzie. Mamy również treningi na sucho, takie jak siłownia. Również mieliśmy robione badania i byliśmy testowani pod okiem najlepszych lekarzy w Polsce. Wiemy, na czym stoimy i dążymy do dalszego rozwoju. Jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie, ponieważ możemy podglądnąć, jak to łyżwiarstwo wygląda na tym najwyższym poziomie. Możemy zaczerpnąć trochę wiedzy od zawodników, jak i trenerów właśnie tej kadry narodowej. I bardzo się cieszymy, że po prostu mamy taką szansę. Jest to program, który jest wspomagany przez jednostki samorządowe, także mamy możliwość jakby dofinansowania dosyć sporego dla tych dzieciaków, które uzyskały jak najlepsze wyniki w poprzednim sezonie, zostały w ten sposób wybrane do tego projektu i spotykamy się tutaj regularnie już po raz kolejny. Pod Tomaszowem mieszkamy, a w hali lodowej w arenie w Tomaszowie trenujemy. Jest to niewątpliwie bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o możliwości dla klubów spoza Tomaszowa Mazowieckiego. Wiadomo, że dzisiaj nie ma toru nigdzie, tylko na tą chwilę istnieje tor zamrożony w Tomaszowie i osoby spoza Tomaszowa nie mają takich możliwości, żeby gdzieś trenować, więc zaplanowany został ten program w ten sposób, żeby właśnie na samym początku, czyli na końcu października i na początku listopada być na takim zgrupowaniu szkoleniowym typowo łyżwiarskim. Są to dzieci wybrane, tak jak powiedziałem, z poprzedniego roku, które zasłużyły swoimi wynikami. Mamy tutaj pod sobą 48 dzieciaków z całej Polski. Jest 12 klubów, które uczestniczą i jakby dały nam swoich zawodników pod opiekę.
Szkolić się trzeba cały czas, rozwijać swoje umiejętności pracy trenerskiej, dlatego podpowiedzieliśmy tutaj, że my jako trenerzy chcielibyśmy też jakieś możliwości w tym kierunku mieć. No i po rozmowie tutaj z zarządem i głównie z Konradem Niedźwieckim, czyli dyrektorem PZTS-u, doszliśmy do wniosku, że fajnie na takich obozach byłoby to realizować, ponieważ jest nas więcej. Dzieciaki też mogą przy okazji uczestniczyć w takich powiedzmy opisach obszaru, którego nie znają do końca, i my trenerzy w tym takim programie też uczestniczyliśmy. Poprzednio, na poprzednim lodowym spotkaniu w lato mieliśmy spotkania takie, które zaplanowaliśmy sami, które chcieliśmy poszerzyć swoją wiedzę w danym obszarze.